Cześć, witajcie. Dzisiaj postaramy się zbudować samowystarczalny posterunek, który dodatkowo zapewni nam farmę doświadczenia. Generalnie posterunek można wybudować zaraz po zakończeniu samouczka. Potrzebne wam będzie na niego tylko 1000 kredytów, więc jest to żaden pieniądz, ponieważ z samego samouczka można wyjść z kilkunastokrotnie większą kwotą. I co? Na początek musimy zakupić trochę surowców, żeby rozpocząć jakkolwiek budowę. Jak wybiegniecie z portu kosmicznego, zaraz za viewportem macie sklep. Tutaj musimy zakupić troszeczkę surowców. Oh, please, take a look. No i wbijamy w zasoby. I tak jak mówiłem, potrzebne będzie niecałe 1000 kredytów, żeby kupić wszystko, co nam potrzebne. Beryl, 2 sztuki. Kobalt, 10 sztuk. Włókna, 2 sztuki. Żelaza, 20. Niklu, 15. Wolframu, 16. Dwa przewody, 0. I na koniec 14 glinu. Tak wyposażeni lecimy na nasz statek. I już wam pokazuję, gdzie trzeba będzie polecieć. Już jesteście w kosmosie. Musicie odnaleźć system Bessel. Tam się właśnie udajemy. Kiedy już tu jesteśmy, musimy odnaleźć Bessel 3B. I zeskanujmy. I teraz zaczyna się właśnie ta trudna część. Musicie odnaleźć dokładnie to miejsce tutaj. Generalnie wszyscy mamy takie same planety, więc na pewno też będziecie mieli. Kiedy już znajdziecie, robicie zbliżenie. Teraz zaczyna się zabawa. Musimy, jak będziemy klikać, znaleźć połączenie trzech biomów: pustyni, gór i trzeci biom to powinny być wzgórza. Jeśli się nie uda, za pierwszym razem nie ma się co przejmować. Wystarczy po prostu spróbować ponownie. Teraz tak mniej więcej, na wprost
tych dwóch kropeczek, gdzie pokazuje nikiel. Tutaj widzicie trzy czarne pomiędzy żelazem. Mniej więcej w tym miejscu powinniście wylądować. Musicie znaleźć miejscówkę taką jak to. Czyli tak, gdzie występuje nikiel, kobalt, żelazo i glina. Dobrze by było, gdyby się udało na trochę bardziej płaskim terenie. No dobrze, postawmy sobie naszą placówkę. W pierwszej kolejności postawmy sobie ekstraktor glinu. Mi osobiście dużo łatwiej się buduje na widoku z góry. Przełączacie normalnie przyciskiem V. Dobrze, postawmy nasz pierwszy ekstraktor. Skoro nasz ekstraktor już stoi, wypadałoby go zasilić, nie? Także postawmy przy nim dwie turbiny wiatrowe. Widzicie, nasz ekstraktor jest już zasilony. Drugą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest postawienie łóżka. Rozsądnie by było je postawić przy sobie albo koło ekstraktora. Weźmy je tu sobie, pacnijmy. I teraz musimy iść na jedną godzinkę w kimę. Czemu musimy iść w kimkę? Po to, żeby nasz ekstraktor dał radę wydobyć trochę materiału, dzięki któremu będziemy mogli dalej budować.
czemu tylko godzina? Spójrzcie, jedna lokalna godzina odpowiada prawie 60 godzinom czasu uniwersalnego. A wszystkie ekstraktory, które stawiamy, wydobywują według czasu uniwersalnego. To znaczy, że my śpimy sobie godzinę, a tak naprawdę nasz ekstraktor będzie pracował prawie 60 godzin. Dobrze, jak już się kimnęliśmy troszkę, wejdźmy sobie ponownie w menu budowy. Można wejść normalnie nią przez skaner i później naciskając R. I musimy dobudować 3 dodatkowe turbiny wiatrowe. Dzięki temu teraz będziemy mogli postawić ekstraktor wydobywający kobalt. Ekstraktor niklu. I zasuwamy z powrotem w kimę. Niech nasze dwa ekstraktory sobie... W sumie już w tej chwili 3. Powydobywują surowców. I śpimy kolejną godzinkę, a one kolejne 60 godzin pracują. Kiedy kimnęliśmy, możemy dobudować trochę turbin wiatrowych, żeby nie mieć już żadnych problemów, jeśli chodzi o zasilanie. I wchodzimy w skaner, wchodzimy w tryb budowy. Wybieramy turbiny wiatrowe. I stawiamy. W zasadzie 3 by wystarczyły, no ale dla świętego spokoju. Zasilania mamy 36, wymagane 15. Skoro już mamy zabezpieczenie, jeśli chodzi o prąd, postawmy koparkę żelaza. Czekajcie, przejdę się może na środek swojej działki, tak z samego brzegu. Średnio się to robi. Najlepiej stać gdzieś w pobliżu właśnie nadajnika. Trochę zrąbałem, jeśli chodzi o to łóżko, ale nie jest to jakiś wielki problem.
żelazo nam się na farcie udało złapać, widzę. Zasuwamy z powrotem w kimę. Dlatego ta planeta jest tak zajebista, ponieważ jedna godzina snu daje nam 60 godzin wydobycia, nie? Także praktycznie po jednej godzinie mamy pełne magazyny w ekstraktorach. I tak naprawdę teraz dopiero zaczyna się zabawa. Jak już mamy wszystkie cztery koparki postawione, jak już mamy zasilanie, weźmy sobie, postawmy przemysłową. Zapewne część z was już wie, co się szykuje. Sławę przemysłową. Możemy budować. Ja mam tutaj większy trochę wybór, bo mam jeszcze surowce na statku, ale mając te cztery koparki, możemy budować magnes, także panele adaptywne. Do tego możemy je stakować. Ich budowa daje nam XP-ki. Generalnie wszystkie materiały, które potrzebujemy, wytwarza nam placówka. A my tu możemy spokojnie sobie farmić level, produkując te rzeczy. Szesnasty level. Proszę. Nawet nie spodziewałem, że wpadnie. Dobrze, ale tak naprawdę ekstraktory mają dość niską pojemność magazynową. Więc co by wypadało zrobić? By wypadało zbudować jakieś magazyny. Ciekawe, że teoretycznie nie było tego kamienia, a się pojawił później, nie? Przełączmy się na magazyny. Potrzebujemy magazynów produktów stałych. Myślę, że gdzieś je sobie... Wiecie co, nie chciałbym tak całkowicie na... A w sumie czemu nie? Będzie jeden.
Trochę irytujące jest to przyklejanie, ale... Drugi. Wiecie, co jest w tym najlepsze? Że magazyny żeby je wybudować, potrzebują glinu, żelaza i paneli adaptywnych, które robimy, żeby farmić nasze doświadczenie. Także praktycznie mamy nieskończone zasoby do tego, żeby budować magazyny. I nieskończone zasoby, żeby farmić nasze doświadczenie. Dobrze, skoro mamy już postawione cztery pierwsze magazyny, wypadałoby je połączyć z naszymi koparkami. Zacznijmy od tej najbliższej. Naciskamy na nią prawym klawiszem i podłączamy do magazynu. To samo robimy z drugą. Jak ją znajdę. Tylko pamiętajcie, żeby nie poknocić magazynów, żeby nie były dwie koparki do tego samego magazynu. Każda koparka do innego magazynu. Żelazo, dobra. Także mamy cztery koparki podłączone do czterech magazynów. W tej chwili będą automatycznie przenosić urobek. Skoro już mamy połączone nasze magazyny, wypadałoby je rozbudować, nie? Widzę, nam się glin skończył, także lecimy sobie do wyrka na chwilę. No i śpimy godzinkę. Jedna dość istotna rzecz. Generalnie cały urobek, który macie w magazynach, można spokojnie wykorzystywać go w ten sposób, jakbyście mieli go w plecaku, więc nie ma potrzeby tutaj latać do magazynów, przesuwać ich i przenosić. Dokończmy nasze magazyny. Na początek myślę, że po 5 w zupełności wystarczy. Teraz musicie na coś zwrócić uwagę.
pójście, że zapełnia się tylko pierwszy magazyn. Pozostałe się nie zapełniają, pomimo że są postawione obok siebie. To i tak musimy je ze sobą połączyć. Wyjdźmy z trybu budowania. I tak samo jak łączyliśmy koparki. Teraz drugi. Z trzecim. Trzeci. Z czwartym. Oj. Zapomniałem się. Jeden przycisk i czwarty z piątym. I wszystkie tak robimy. Tylko musicie uważać, żeby nie przestrzelić. No mówię, akurat sterowanie tu mi się średnio w trakcie budowy podoba, ale... idzie się przyzwyczaić. A i ostatni. Jak odwalicie taki numer, po prostu escape i odstawiacie przedmiot na miejsce. Dobra, teraz wyjdźmy, sprawdźmy, czy wszystkie są. Wszystkie się idealnie zapełniają. Teraz nie przejmujcie się tym, że pierwsze nie mają urobku, ponieważ magazyny się zapełniają od ostatniego w stronę ekstraktora, do pierwszego. A nie tak jakby człowiek mógł pomyśleć, że od pierwszego w rzędzie, nie? Tutaj się magazyny po prostu zapełniają od końca i idą w stronę ekstraktora. Niech się zapełnią na spokojnie. Ja ci sobie wezmę, przestawię. Tylko bliżej naszej ławy przemysłowej. Nie chce mi się za każdym razem w tą i z powrotem latać. Zobaczymy, czy się uda tą skałkę usunąć. Będę mógł skorzystać. Mogę. No i pięknie. Mając tak przygotowany posterunek, tak naprawdę możemy zacząć spamić panele adaptywne, żeby zdobyć XP przy niskim poziomie, przy niskim levelu, który mamy zaraz po zakończeniu samouczka. Te levele będą szły jak szalone. Później, kiedy te levele trochę zwolnią, bo wiadomo, że im wyższy, tym więcej XP potrzeba, więcej trzeba będzie tego naprodukować. Nie wiem, czemu V usilnie wciskam, żeby wejść w budowę. Wystarczy, że rozbudujemy nasze magazyny, damy więcej koparek, żeby to wydobycie szło trochę szybciej. W ten sposób spamujemy XP. Dodatkowo no, zarabiamy też nie najgorsze pieniądze przy okazji, jeżeli byśmy chcieli to na przykład sprzedawać. Oczywiście, jeżeli tak jak w tym wypadku tutaj pokazuję, postawicie
wyższy rządek magazynów. Musicie też pamiętać, żeby je połączyć razem z tymi dolnymi, nie? Dodatkowo ta placówka, ten posterunek zapewni wam materiały potrzebne do produkcji każdego innego posterunku, ponieważ no, to, co na tej planecie znajdujemy, są to podstawowe materiały, których no, będziemy używać tonami. Oj, to nie jest takie proste. I wychodzimy z menu budowania. Łączymy nasze koparki. Sprawdzę. Dokładnie. Są połączone. No jeżeli nie da się przyłączyć, to znaczy, że są połączone, nie? Zauważyłem, że trochę mi się sterowanie z No Man's Skyem myli, ale no... Godziny spędzone w tamtym uniwersum się wryły w głowę i na pewno zostaną na długo, tym bardziej, że nie mam w planach opuszczać No Man's Sky'a. Jest to gra, która mi się podoba i przy której przez jakiś czas z pewnością zostanę. Sprawdźmy tylko, jak idzie zapełnianie magazynów, czy wszystko jest dobrze połączone. Pozbyć. Najprościej będzie sprawdzić, jeżeli po prostu położymy na chwilę. I po godzince wrócimy do magazynów. Muszę się tych kominów popozbywać. No ale wiadomo, upiększanie i tak dalej, no to już inna sprawa. Chodźmy teraz sobie, obejrzyjmy, jak tam nasze magazyny. Już widzę, że się zapełniły. Ten. Tutaj coś nie chcą. Żeby nie było połączenia. A może je zresetowałem, jak drugi raz je wziąłem. Więc w razie czego je poprawmy. Jest informacja, że już połączono, więc powinno grać.
że po prostu się tak wolno zapełnia. Kurde, durne kominy. Tak, zapełnia się. Ma 8%. Czyli po prostu mu zajmuje to troszkę dłużej niż przeciętny magazyn. Jakie tu mam złoże? Glin, w porządku. No to możemy sobie spokojnie dołożyć jeszcze jedną koparkę glinu. Nie, że nie możemy wrócić tutaj drugiej kopary. A strasznie duży promień ma ekstraktor kobaltu. W sumie ogarnia nam całe złoże. Dobrze. Zobaczmy, czy żelazo uda nam się postawić. Czyli wątpliwe. Niestety nie. Także dwie koparki nam się udało postawić. Dodatkowe więcej niestety nie zmieszczę ze względu na dość małe złoża. Ale jeżeli chcecie, możecie poświęcić trochę więcej czasu, poszukać lepiej, nie, ułożonego tego. Jestem ciekaw, czy mogę przesunąć samo to. Też, czy
zmieniło to ograniczenie. Czyli raz wyznaczona granica jest jakby stała. Oczywiście możecie ewentualnie jeżeli wam się za pierwszym razem źle postawić, zburzyć posterunek i postawić go od nowa, nie? Chodzi mi o tą latarnię tutaj. No dobrze, bo ja się tu siedzę, bawię, kombinuję. Myślę, że zamysł... Rozumiecie? Myślę, że... Mniej więcej, w miarę jakoś to wytłumaczyłem, o co chodzi. Speki i farmicie, dzięki maszynie, dzięki możliwości wytwarzania magnesu i panelu adaptywnego. Materiały, które wytworzycie, panele adaptywne plus materiały, które nasze koparki zbierają, pozwolą wam zwiększyć ładowność waszych magazynów. Tak koło się zamyka. Produkujecie, stawiacie, a levele wpadają. Kolejną ważną rzeczą, którą na pewno będziecie chcieli wybudować prędzej czy później, ponieważ się przyda. Z kreatorem statków, tylko widzę, że nie mamy paneli. Zaraz to naprawimy, żaden problem. W ogóle spójrz, ile mamy żelaza. No nie mamy paneli. Zaraz panele będziemy mieli. Jedno takie wytworzenie. 100 doświadczenia wpada, także generalnie jeszcze jakbyście sobie ustawili makra na przykład na myszce, jeden klik i macie ogarniętą sprawę. Teraz dość ważna sprawa. Wasze lądowisko dobrze by było jak najbliżej waszej ławy produkcyjnej. Dlaczego? Ponieważ no, będziecie diabelnie przeciążeni, nie? Czy jestem w tej chwili przeciążony? Jestem, ale tylko troszeczkę. Jak sobie narobicie pełno paneli, pełno magnesów, żeby nie lecieć daleko. Co prawda nie da się zginąć z przeciążenia, ale po co się męczyć? Żeby nie lecieć zbyt daleko, lądowisko stawiamy sobie pod nosem, jak najbliżej. Wiedziałem, że da się tu spaść. To była jakaś nowość. Co, mamy lądowisko, ale nie mamy statku. Co wystarczy zrobić? Wchodzimy w konsolę kreatora statków. Wchodzimy w przeglądaj, modyfikuj statki. Jak wejdziemy tylko w jego modyfikację i wyjdziemy, mamy nasz statek pod nosem.
Bez żadnych problemów, bez wymyślania. Cholera wysoko tu. Znowu bym tam spadł. Trochę tu Lipton wyszedł, nie? No ale... To ma służyć, a nie wyglądać. Wyglądać mogą kolejne, następne placówki. A mając ogarnięte magazyny, mając ogarnięte koparki, zasilanie, ławę i lądowisko, farmimy sobie punkty doświadczenia, zabieramy nasz towar na statek, lecimy, nie wiem, nawet do Alpha Centauri, powiedzmy, to wszystko sprzedać i powtarzamy tak długo, jak długo chcemy. No i co? Z grubsza to by było na tyle. Postawiliśmy sobie pierwszą placówkę. Postawiliśmy na niej kopalnie, magazyny, elektrownie i lądowisko. Ta placówka jest idealną drogą do budowy kolejnych, ponieważ zapewnia nam wszystkie najpotrzebniejsze materiały do budowy placówek. Oczywiście jest jeszcze tytan, jest argon, jest masa innych pierwiastków, ale te podstawowe, które idą w największych ilościach, będziemy mieli dostarczane z tej placówki. Dobra. Ja się znowu rozgadałem. Mam nadzieję, że w miarę jakoś jasno to wyjaśniłem. Jeżeli z czymś byłby problem, dajcie znać, postaram się odpowiedzieć. To znaczy inaczej, odpowiem na pewno, a postaram się wyjaśnić. Największy problem tak naprawdę to jest właśnie trafić to odpowiednie, przepraszam, w to odpowiednie miejsce. Między tymi trzema kropami, między tym i żelazem. Tak mniej więcej musicie wycyrklować po środku. Jeżeli to wam się uda, znajdziecie wszystkie potrzebne materiały, czyli glin, nikiel, żelazo i kobalt. Jesteście w domu. Dobra. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.